Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Widok Jezusa modlącego się musiał w Jego uczniach wzbudzić podziw i fascynację, skoro proszą Go, aby nauczył ich modlitwy. Wiemy, że modlitwa w naszym życiu jest sprawą pierwszorzędną. Pozwala nam ona budować głęboką relację z Bogiem, poznawać samego siebie oraz rozpoznawać wolę Bożą dla naszego życia. Modlitwa jest oddechem, odpoczynkiem w ramionach kochającego Ojca. Bez modlitwy nie da się prowadzić życia prawdziwie chrześcijańskiego. Jak mamy się modlić? Najważniejsza jest prostota. Modlitwa musi płynąć z głębi serca, a nie wyłącznie z wykutych na pamięć formuł. Modlitwa jest aktem miłości, mojego całkowitego oddania się Bogu i zanurzenia w Jego obecności. Dlatego na początku trzeba nam sobie uświadomić, że Bóg jest naszym kochającym Ojcem. Naszym, a nie wyłącznie moim. Jestem częścią wielkiej rodziny ludzkiej i chociaż moja modlitwa jest aktem osobistym, to jednak nie jest ona sprawą indywidualną, ale wspólnotową. Modlę się zawsze za wszystkich, powierzając Bogu intencje każdego człowieka. Co ma być treścią chrześcijańskiej modlitwy, czyli o co mamy się modlić? W modlitwie pańskiej Jezus wskazuje nam tę pierwszą i najważniejszą intencję – o nadejście Królestwa Bożego. Wszystkie inne prośby w modlitwie, którą przed chwilą usłyszeliśmy, a którą codziennie odmawiamy, są podporządkowane tej jednej intencji. Zło, grzech i nieprzebaczenie są największymi przeszkodami w realizacji Królestwa Bożego już teraz, tu na ziemi. Dlatego właśnie prosimy o przebaczenie nam naszych win, zwycięstwo nad pokusami oraz zbawienie wieczne. Centralną prośbą modlitwy pańskiej jest prośba o chleb powszedni. W tej jednej prośbie mieszczą się wszystkie nasze potrzeby, zarówno duchowe, jak i materialne. Bóg zatroszczy się o nas, jeśli my tylko do głębi przejmiemy się sprawą budowania Królestwa Bożego w nas i pośród nas. On zajmie się wszystkim innym, co do życia jest nam potrzebne. Chleb to także, a może nawet i przede wszystkim Eucharystia. Modląc się o chleb powszedni, modlimy się także o możliwość codziennego przystępowania do Komunii Świętej i karmienia się ciałem Chrystusa. Modlitwa, której uczy nas dzisiaj Jezus, jest bardzo głęboka i piękna. Zechciejmy żyć duchem jej treści, bo to jest pragnieniem samego Boga.